Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku będzie łupanie przekaźników, to już kolejny raz. Tutaj mamy dwa takie przekaźniki, rozłupiemy sobie je. Ponieważ bardzo dużo do mnie pisze osób, które nie wiedzą, jak łupać przekaźniki. I po prostu poprosiły mnie o przesłanie takiego właśnie filmu, jak poprawnie to łupać, bo niektórym się wydaje, że to trzeba bić młotkiem, aż wypadną te styki, ale powiem wam szczerze, że jest kilka innych sposobów, aby to bardzo łatwo przełupać, więc może zacznijmy sobie na początek od mniejszego, a potem zaczniemy sobie od większego. Więc tak, na początku będą nam potrzebne śrubokręty płaskie. Ten jest taki mniejszy i tu mamy trochę szerszy, nic więcej. Więc tu jest taka guma, którą trzeba po prostu wykręcić, bo ona trzyma ten plastikowy, tą plastikową górę. No to już jest odkręcona. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery śrubki, które należy wykręcić. Czasami one są przyrzewiałe i się nie chcą wykręcić, albo po prostu się tylko i wyłącznie obracają, ale to takich przekaźników ja mam no niewiele. Skąd takie przekaźniki się biorą? Bardzo dużo takich przekaźników jest w szafach sterowniczych na złomowiskach. Wystarczy je po prostu sobie tylko wyciągnąć z podstaw. Za ile takie przekaźniki złomy sprzedają? Powiem wam, że raczej takie przekaźniki możecie dostać za darmo, jeżeli na złomowiskach sprzedajecie na przykład miedź, mosiądz żółty lub mosiądz pobiał. Tak to u mnie na złomie jest, że oni to po prostu rozdają, jak sobie po prostu wyciągniesz. No i tak, jedną część mamy już wyciągniętą. Styki w takich przekaźnikach są różne, zobaczcie. Czasem groszki są pełne srebra, a czasem są takie na miedzi, ale te na miedzi też są spoko, bo tam jest około 30-35% sreberka. No i co dalej? Odchylamy sobie delikatnie dół. Odcinamy kabelki. I tak, tego oczywiście nie dubiemy w kosz. Dwie śrubki wykręcone, zostaje nam takie coś i zostaje nam taka cewka. No tutaj widać, że można to kombinerkami do segerów wyciągnąć, ale ja nie mam takich kombinerek jak większość, prawda, osób, które rozbierają takie rzeczy. Mam po prostu takie cążki, odchylam tak. I to może już nawet samo wychodzi. Tu mamy stal. No i tu mamy cewkę do rozłupania. Stal do stali. I tak. Tutaj nie odkręcam tych śrubek, ponieważ potem pojedynczo można to odcinać, ale żeby było szybciej, ja to po prostu odcinam w ten sposób tutaj, a potem po prostu wykręcam śrubki i odpadają mi blaszki miedziane. A jak jest w tym przypadku, tutaj wcześniej odcinałem to i odcinałem główki, ale teraz zmieniłem styl pracy, biorę tak i
uzyskuje te groszki. Zobaczcie. Jest wyłuskany. Spróbujemy teraz tego wyłuskać. No i też się wyłuskał bezproblemowo. To jest tylko 6 groszków, więc nie jest to taki problem. Są też poczwórne. Zaraz tutaj wam pokażę, jak wyglądają poczwórne. Więc tego malucha już mamy zrobionego. I teraz tego większego sobie rozłupiemy. Ten jest już bardziej problematyczny, bo ta stal jest dużo grubsza. Tu mamy plastik i tak, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem śrub. Więc tak, co teraz robimy? Teraz to sobie poodcinamy kabelki, bo to jest tutaj najważniejsze, żeby to odciąć od miedziuszki. Mamy odcięte. Teraz czas na drugą stronę. Widzicie? Tu jest 8 kabelków. Kabelki są odcięte. I co teraz robimy? Jak myślicie? Odcinamy to i nam wyskoczyły tutaj styki. Jak wcześniej, oczywiście trzeba je powycinać. Tutaj są grochy, ale te grochy to są już srebrne, tak, nie na miedzi moim zdaniem, bo tutaj miedzi nie widać. Te grochy są srebrne, no to tutaj będzie jakieś prawdopodobnie między 60 a 70% czystego srebra. Odkładamy to na bok i teraz bierzemy i odkręcamy sobie tą śrubkę. Fajna ta śrubka jest, oczywiście przyda się do czegoś. I tu nam zostało coś takiego. Możemy sobie to jeszcze podkręcać i tam parę gramów mosiądzu pobiału powyciągać, ale to pójdzie na plastik. I teraz tak, zobaczmy sobie, jak wyglądają te styki. Wyglądają, jakby były całe z, no, ze srebra. Te groszki są całe ze srebra. I tak, czy opłaca się je tak wyłuskiwać? No i uciekł mi. Co to jest za materiał? Wydaje mi się, że to jest miedziuszka. To jest mosiądz żółty? Albo miedziuszka, nie wiem dokładnie. Ale wystarczy to chyba napiłować. Jest to bardzo miękki materiał. Tak, to jest mosiądz żółty. Widać. Mosiądz żółty. Groszek wygląda w ten sposób. Bardzo łatwo się go wypinało. Nie znajdę tam tego groszka. Gdzieś tam uciekł. Ale może go tam dorwę. I teraz co będzie lepsze? Czy podkręcać wszystkie i iść solo? Zaraz sobie sprawdzimy, czy po prostu te dwie śrubki odkręcić. I po prostu wygniatać te styki. Zobaczymy, czy tak się to da zrobić. Da się tak zrobić. No, powiem wam, że fajnie wychodzą te groszki.
i potem wystarczy odkręcić te trzy śruby i nam wypadnie mosiąc pobiał. Tu mamy taką wielką cewkę. Ciach. No i gotowe. Fajna cewka, tu będzie dużo miedziuchy, ponieważ ta cewka jest bardzo ciężka. I tak wygląda wyłupywanie styków z przekaźnika. Nie jest to takie trudne, jak się wydaje. Jak pisaliście mi na mailu, że to trzeba po prostu bić młotkiem. Nie, to nie trzeba bić młotkiem, na to jest bardzo łatwy sposób. Myślę, że Wam ułatwiłem tutaj zadanie, jeżeli chodzi o pozyskanie srebra z przekaźników. Jak mówię, na złomach takie przekaźniki możecie praktycznie dostać za darmo. Ewentualnie możecie zamienić na miedziuchę, mosiądz lub nawet aluminium. Naprawdę warto to łupać, ponieważ w cewce jest ogrom miedzi. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się, cześć!